Dzisiaj spotkanie poświęcone konfederacjom szlacheckim na Mazowszu, czyli temat taki troszkę historyczny, socjologiczny, no i dowiemy się jeszcze jaki. Pan nam wszystko opowie. Naszym gościem miłym jest ponownie pan doktor Leszek Zakrzewski. Bardzo serdecznie pana witamy w naszych progach. Państwo stali bywalcy pewno pamiętają, już pan doktor gościł u nas, przedstawiał nam inny temat, a dzisiaj porozmawiamy na temat Konfederacji. Pan doktor Leszek Zakrzewski, jak państwo tutaj czytają na zaproszeniach, jest socjologiem, jest nauczycielem akademickim, pisze książki z zakresu socjologii, historii, być może jeszcze inne tematy, genealogii. Także jest człowiekiem no, bardzo wykształconym, wszechstronnie prawie, że. I jak się przekonaliśmy poprzednio, bardzo dokładnie nam przedstawił temat. Także myślę, że dzisiejsze spotkanie będzie bardzo ciekawe. Proszę państwa, jest to nasze ostatnie spotkanie z cyklu z bibliotecznej półki w tym roku i zbliża się czas świąt, okres świąt Bożego Narodzenia. Także korzystając z okazji, chciałam państwu już teraz złożyć jak najserdeczniejsze życzenia, wszystkiego dobrego na święta, na nowy rok. Myślę, że w przyszłym roku będziemy znowu się spotykać. Basia już tutaj myśli nad nowymi tematami, także myślę, że państwo nas nie opuszczą i będziemy się spotykać nadal. Jeśli nie będzie tego końca świata, który tak nas straszy, ale myślę, że jakoś przetrwamy. Także do zobaczenia w tym roku. I będziemy się nadal mogli spotykać. Oddaję głos panu. Dziękuję bardzo. Dziękuję państwu za przybycie na mój wykład. Tematem wykładu są Konfederacje na Mazowszu. Może słów kilka o planie prezentacji. Najpierw chciałbym powiedzieć słów kilka, czym są Konfederacje, przedstawić krótką historię i ich rodzaje. Następnie przyjrzeć się dwóm konfederacjom z drugiej połowy wieku XVIII. Pierwsza to Konfederacja Rycerstwa Ziemi Ciechanowskiej z 1764 roku i druga to Konfederacja Barska z lat 1768-1772 ze szczególnym rzecz jasna naciskiem na to, co działo się na Mazowszu. A zatem ogólny przebieg Konfederacji i słów kilka o jej uczestnikach. Na końcu podsumowanie rzecz jasna i być może rozmowa, pytania z państwa strony. Temat Konfederacji, proszę państwa, pojawił się oczywiście w czasie nauki w szkołach, ale kilka lat temu, badając archiwalia w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie, natrafiłem na Konfederację Rycerstwa Ziemi Ciechanowskiej. To był taki podstawowy powód, dla którego zająłem się również tym tematem. Czym jest Konfederacja, proszę państwa? Konfederacja jest to zaprzysiężony związek szlachty, zawiązywany w czasie bezkrólewia, w czasie zagrożenia zewnętrznego, czy w czasie
kryzysu wewnętrznego, w jakim znajdowało się państwo. Mówimy o konfederacjach szlacheckich, a więc były to konfederacje, których celem było zabezpieczenie lub rozszerzenie praw szlachty. Konfederacje były instytucjami o charakterze wyjątkowym, to znaczy takim, w czasie których obowiązywała większość głosów, a sprzeciw jednostkowy nie był możliwy. Czyli proszę zauważyć, że nie obowiązywała zasada liberum veto w gruncie rzeczy, którą szlachta połowy mniej więcej XVII wieku posługiwała się coraz częściej. W przypadku konfederacji sprzeciwy jednostkowe nie były brane pod uwagę. Pierwsza konfederacja miała miejsce w roku 1352. Była to konfederacja, której przywództwo przejął Maćko Borkowicz, wojewoda poznański. Oczywiście była to konfederacja wymierzona w króla. Chodziło o prawa rycerskie. Po prawej stronie widzicie Państwo, to jest obraz Jana Matejki przedstawiający Maćka Borkowica. Dla niego, proszę Państwa, konfederacja skończyła się tragicznie. Jakie były, proszę Państwa, powody, które sprzyjały powstawaniu konfederacji? Oczywiście, jeżeli, tak jak w przypadku tej pierwszej konfederacji rycerskiej, było to naruszenie praw rycerskich, wtedy szlachta, a w XIV wieku rycerstwo sprzeciwiało się monarsze. Ale później, już w czasach I Rzeczpospolitej, mówię tutaj o gruncie rzeczy Rzeczpospolitej obojga narodów, czyli od Unii Lubelskiej 1569 roku, w grę wchodziły powody nie tylko oczywiście związane z prawami szlachty, ale także z ustrojem Rzeczpospolitej. Jak wiecie Państwo, w dawnej Polsce królów pobierano na drodze elekcji. I moment elekcji był momentem kryzysu wewnętrznego bardzo często. Znaczy spierały się rozmaite racje prezentowane przez rozmaite stronnictwa magnackie oczywiście, no i magnackie wspierane przez szlachtę. I rzecz jasna, ten spór kończył się często zawiązaniem konfederacji i walkami wewnętrznymi. Poza tym, proszę Państwa, szlachta, no, także pracowała, niestety musimy to powiedzieć, na rzecz obcych mocarstw. To jest szczególnie widoczne w XVIII wieku i jej działania, w tym także konfederacje, były podyktowane wpływami od zagranicznych dworów w drugiej połowie wieku XVIII, dworów trzech czarnych orłów Austrii, Rosji, Prus. Konfederacja Targowicka, jak pamiętamy, była wywołana w Targowicy i wiązała się z wpływami Rosji. Jakie, proszę Państwa, można wyróżnić konfederacje? One nie były jednolite. Wydaje się, że można cztery takie rodzaje konfederacji szlacheckich wymienić. Pierwsza to konfederacja w zależności od zasięgu terytorialnego. Mogły to być konfederacje generalne z udziałem ogółu szlachty, które obejmowały cały obszar, czy większe terytorium Rzeczypospolitej. Na przykład Konfederacja Barska, o której dzisiaj będę wspominał, czy Konfederacja Targowicka. Tutaj zresztą macie Państwo też ilustracje, które przedstawiają rozmaite dokumenty konfederackie. Mamy konfederację z końca XVI wieku, ale też i konfederację.
Federację Targowicką z końca wieku XVIII. Czyli to były konfederacje generalne z udziałem ogółu szlachty, ale mogły być też konfederacje lokalne. Jak sama nazwa wskazuje, dotyczyły one pewnego określonego terytorium. Na przykład w roku 1464 miała miejsce konfederacja szlachty ziemi lwowskiej, która powiązała się bratersko z mieszczanami lwowskimi dla obrony Lwowa i dla zapewnienia praw miejscowych. Konfederacje lokalne przeradzały się także czasami w konfederacje o charakterze generalnym, o dużym zasięgu. Na przykład Konfederacja Tyszowiecka w Tyszowcach na Lubelszczyźnie pod koniec roku 1555 lokalna, później na początku stycznia przekształciła się w konfederację o charakterze generalnym. To jest pierwszy rodzaj konfederacji. Drugi rodzaj to konfederacje w zależności od stosunku do monarchy. Pierwszy tutaj rodzaj konfederacji to takie, które były przeciwko królowi i takie konfederacje nazywamy rokoszami. Na przykład Konfederacja Szczebrzeszyńska czy Konfederacja Radomska Szczebrzeszyńska przeciwko Michałowi Korybutowi Śniewickiemu, Radomska przeciwko Stanisławowi Augustowi. Natomiast drugi rodzaj to konfederacje, które były w obronie króla i tutaj na przykład Konfederacja Gołomska w Gołębiu niedaleko Puław z 1672 roku. A więc proszę zauważyć, że dwie konfederacje zawiązano jakby wobec jednego monarchy, prawda? Jedna była przeciwko królowi, druga miała go bronić, wspierać. Kolejny rodzaj konfederacji, który chciałbym tutaj wymienić, to konfederacje o charakterze wojskowym. Sama nazwa może wprowadzać nieco w błąd, dlatego że szlachta była stanem rycerskim, wojskowym w gruncie rzeczy, prawda? Jej obowiązkiem była obrona Rzeczypospolitej. Ale tutaj mówiąc o konfederacjach wojskowych, mamy na myśli takie konfederacje, które miały charakter buntu, stanowiły taką formę nacisku na władze państwa, żeby te wypłaciły po prostu żołd należny żołnierzom. Rozumiem przez to, że ci żołnierze nie otrzymywali w odpowiednim czasie wynagrodzenia tak, za swoją służbę i w związku z tym buntowały się przeciwko władzy państwowej. Czasami taki bunt wojskowy później przeradzał się w konfederację czy to za, czy też przeciwko królowi. I te dwie, o których wspominałem wcześniej, Szczebrzeszyńska i Gołomska, są przykładem tego typu konfederacji. Tutaj dość niewyraźnie widać oddział konfederatów z XVII wieku na rycinie niemieckiej. I wreszcie, proszę Państwa, czwarty rodzaj konfederacji. Konfederacje, które były zawiązywane w okresie sejmów konwokacyjnych, sejmów przedelekcyjnych, które nie miały w gruncie rzeczy charakteru wojskowego, a raczej służyły kwestiom ustrojowym. Były to konfederacje generalne, które miały zabezpieczyć no, oczywiście miały pokojowy charakter, ale miały rozwiązywać pewne problemy państwa, ustrojowe problemy i one także były związane rzecz jasna z samą elekcją, czyli wyborem króla. I
jedną z takich konfederacji, którą możemy nazwać mazowiecką niewątpliwie, dlatego że miała miejsce w Warszawie, była Konfederacja Warszawska 1573 roku, która wzywała do zachowania porządku i obrony Rzeczypospolitej, wspólnej zgodnej elekcji, ale także jest znana z innego powodu, o wiele ważniejszego, mianowicie była to konfederacja, która swoim aktem wprowadzała pokój wyznaniowy w Rzeczpospolitej. Chodziło o pokój między wyznaniami w gruncie rzeczy chrześcijańskimi, między katolikami a protestantami. Jak wiecie Państwo, XVI wiek to jest stulecie na zachodzie wojen religijnych, to jest stulecie reformacji i oczywiście problemy o charakterze religijnym dotykały również Rzeczpospolitą. Tutaj były także problemy. Oczywiście nie było wojen religijnych, tak jak na zachodzie Europy, ale mieliśmy tę konfederację, która zabezpieczała różne wyznania, wprowadzała pokój między rozmaitymi odłamami chrześcijaństwa, a także możemy ją szerzej potraktować jako taki akt wielkiej tolerancji Rzeczpospolitej. No oczywiście XVII wiek pokazał, że ta tolerancja nie była wprowadzana i realizowana w życiu społecznym, dlatego że mamy w XVII wieku już kontrreformację, wpływ zakonu jezuitów, szlachta staje się bardzo katolicka i nietolerancyjna, a więc ten akt jest oczywiście wspaniałym dokumentem dawnej Rzeczpospolitej, ale nie został tak naprawdę zrealizowany w praktyce. I tutaj mamy akt właśnie Konfederacji Warszawskiej 1573 roku. Proszę Państwa, w przyszłym roku będziemy mieć okrągłą, w pewnym stopniu okrągłą rocznicę. Jeśli dobrze liczę, to będzie 440 lat, jeśli nie mylę. Także to na pewno będzie wydarzenie. Mam taką nadzieję, że będzie wydarzeniem w Polsce. Konfederacji, proszę Państwa, było bardzo dużo. Już to, o czym mówiłem przed chwilą, wymieniłem konfederację radomska, szczebrzeszyńska, gołomska, poczynając oczywiście od tej pierwszej Maćka Borkowica z 1352, ale szczególnie dużo konfederacji było w stuleciach XVII i XVIII, czyli w tych stuleciach, kiedy Rzeczpospolita prowadziła tak dużo wojen, była najeżdżana przez swoich sąsiadów, żeby przypomnieć wojny ze Szwecją, z Rosją, z Turkami. No a jak wiemy, od czasów Sobieskiego następuje powolny upadek Rzeczpospolitej i w XVIII wieku państwo obojga narodów, wiemy, wielu narodów tak naprawdę jest targane wielkimi kryzysami wewnętrznymi i tak jak powiedziałem, konfederacje były bardzo często zawiązywane właśnie dlatego, że na terytorium Polski mieliśmy do czynienia z kryzysem wewnętrznym, a on był jeszcze podsycany na dodatek przez obce mocarstwa, które płaciły magnatom i szlachcie za to, żeby konfederowała się także i walczyła ze sobą. No i tutaj właśnie chciałbym odnieść się do dwóch konfederacji, przedstawić je, które dotyczą schyłkowego okresu Rzeczpospolitej, które miały miejsce w latach 60. XVIII wieku. Pierwsza to Konfederacja Ciechanowska, która była związana z Sejmem przedelekcyjnym w roku 1764.
powiedziałem, natrafiłem na akt tej konfederacji w czasie kwerendy w archiwum głównym, akt dawny, i nawet nosiłem się w pewnym momencie z wydaniem całego tego dokumentu. On nie jest długi, ma kilkanaście stron i otoczeniem go przypisami. Nie zrobiłem tego, może wrócę jeszcze do tego pomysłu. Tutaj mamy Zamek Książąt Mazowieckich w Ciechanowie, dlatego że to jest akt, który miał miejsce w Ciechanowie. Myślę, że na zamku. Jak doszło do zawiązania Konfederacji Ciechanowskiej? Tutaj musimy cofnąć się do maja 1764 roku, kiedy miał miejsce Sejm Konwokacyjny, na którym to w Sejmie rodzina Czartoryski, czyli główni reprezentanci familii, jednego ze stronnictw politycznych, a właściwie były to takie czesne partie polityczne, zakładane przez magnatów. Na tym Sejmie Czartoryscy forsowali reformy ustrojowe państwa. Sejm ten uchwalił ponad 180 konstytucji, wprowadził komisję skarbową, wojskową, no i także ograniczył liberum veto, które było no jednym chyba z gwoździ do trumny dawnej Polski, chociaż niektórzy socjolodzy dopatrują się w liberum veto źródeł też nowoczesnej demokracji, prawda, że tutaj głos obywatela, każdego obywatela jest ważny, ale z drugiej strony no nie może być tak, że ten jeden głos paraliżuje państwo, prawda, w gruncie rzeczy. No i właśnie ostatniego dnia, 23 czerwca 1764 roku, zawiązano Konfederację Generalną na czas nieokreślony, mającą na celu zastąpienie liberum veto zasadą większości głosów i obronę reform. Marszałkiem tego Sejmu był Adam Kazimierz Książę Czartoryski, który zresztą był jednym z kandydatów rodu Czartoryskich na króla Polski, ale jak wiemy, królem nie został, może też dlatego, że nie bardzo chciał. On się nie czuł, chyba, jeśli tak można powiedzieć, ochoty, żeby zostać królem, to raczej jego stryjowie, ojciec chcieli, żeby był monarchą. No jak wiemy, jednym z kandydatów był Stanisław Antoni Poniatowski i on został w konsekwencji 6 września królem Rzeczypospolitej, panował jako Stanisław August Poniatowski. No i proszę Państwa, między wyborem Stanisława Poniatowskiego na króla, a tym Sejmem przedelekcyjnym, który obradował między majem a czerwcem, miała miejsce właśnie Konfederacja Ciechanowska. Akt Konfederacji Rycerstwa Ziemi Ciechanowskiej miał miejsce na sejmiku relacyjnym 23 lipca 1764 roku. Sejmiku relacyjnym, to znaczy takim, na którym dwaj posłowie, Franciszek Podowski, starosta rypiński, i Jan Chryzostom Krajewski, instygator koronny, czyli prokurator, zdali jako posłowie na ten Sejm, zdali z niego relacje, prawda? Stąd sejmik relacyjny. No i tutaj zresztą widzicie Państwo, że ten akt zaczyna się sformułowaniem: my, rady, dignitarze, urzędnicy i całe rycerstwo ziemi ciechanowskiej, zjechawszy się nie tylko z prawa i zwyczajów osobniczych i od przodków naszych ustanowionego, i tak dalej, i tak dalej. Cóż, proszę Państwa, ci posłowie referują? Oczywiście referują ustalenia Sejmu Konwokacyjnego, który toczył się między majem a czerwcem 1764 roku. No więc oczywiście
mówią o przedłużającym się bezkrólewiu, o zamieszaniu wewnętrznego pokoju w ojczyźnie, o tym, że Rzeczpospolita jest targana walką rozmaitych frakcji, ale takich, które mają tylko pozornie na uwadze dobro ojczyzny. A więc proszę zauważyć, że już wtedy dostrzegano to, że te rozmaite ugrupowania, które były w Rzeczpospolitej, prawdopodobnie były wiedziane, pewnie, że są na pasku ambasadorów państw ościennych i że właściwie tylko pozornie chcą dobra Rzeczypospolitej. No więc oczywiście o wszystkim tym posłowie Podolski i Krajewski opowiadają, ale dalej, proszę Państwa, ten akt mówi o zachowaniu wolności narodu polskiego, o zachowaniu prerogatyw szlacheckich, o też wierze świętej i katolickiej, tak? A więc jest to dokument, który w gruncie rzeczy jest wyrazem przywiązania do tradycji z jednej strony szlachty ciechanowskiej, ale z drugiej strony także jest dokumentem popierającym reformy, które Sejm Konwokacyjny wprowadza. Wydaje mi się, że z tego możemy być dumni jako potomkowie czy dziedzice, prawda, tych ludzi, którzy wtedy w Ciechanowie się zebrali i poparli reformy Polski, bo one były potrzebne po prostu. No i oczywiście zwraca ten dokument jeszcze uwagę na to, żeby wszystkie te województwa, wszystkie te ziemie i powiaty, które jeszcze nie przystąpiły do Konfederacji Generalnej, do niej przystępowały, żeby poszły za także ziemią ciechanowską, która popiera reformy. Marszałkiem Konfederacji Ciechanowskiej został obrany Franciszek Podolski, czyli ów poseł na Sejm. Rodzina Podolskich jest bardzo znaną rodziną północnego Mazowsza, związaną także z ziemią ciechanowską, z województwem płockim. W tym czasie miała swojego wysoko ulokowanego przedstawiciela, bo prymasa, prymas Podolski, tak? I zresztą, który zapisał się źle jako człowiek. Nie była to wysokiej klasy osoba. Natomiast Franciszek Podolski tutaj był marszałkiem tej konfederacji i niewątpliwie człowiekiem, który chciał reform w Polsce. Na tym dokumencie, proszę Państwa, mamy podpisy właściwie, nie liczyłem, ale są to setki chyba nazwisk, podpisów przedstawicieli szlachty ziemi ciechanowskiej, poczynając oczywiście od samego marszałka Podolskiego, przepraszam, że tak pokażę, Franciszek na Podosiu Podolski, starosta rybiński, marszałek Konfederacji Ziemi Ciechanowskiej i po nim podpisuje się Jan Chryzostom Krajewski, poseł ziemi ciechanowskiej. Także następują podpisy, następnie jest Pigłowski, Chorąży Ciechanowski, Nosarzewscy. No, wymieniłem tutaj tylko kilkanaście nazwisk rodzin, których podpisy można spotkać pod tym aktem. Krajewscy, Radzymińscy, Radzimińscy, Nosarzewscy, Kiccy, Grabowscy, Łopaccy, Burscy, Młodzianowscy, Kozicy, Sulerzyscy, Smoleńscy, Gumowscy, jest to Murawscy, Welmorawscy, Dębi, Gadomscy, Olszewscy, Żmijewscy,
kołakowscy, więc właściwie, proszę Państwa, wszystkie właściwie nazwiska spotykane dzisiaj, przepraszam, będąc na cmentarzu starym przy ulicy Płońskiej, przeszedłem między grobami i właśnie widziałem te wszystkie nazwiska, więc kto wie, może to są też potomkowie tych ludzi, którzy wtedy podpisywali ten dokument i to jest jakiś związek czasów dzisiejszych z tamtymi, znaczy poprzez najbardziej rodzinny związek, prawda? I no ja też mam tutaj, a tutaj dalej są te podpisy, widzicie Państwo, i też mniej lub bardziej wprawną ręką, tak? Zresztą w tej podpisy pod aktem tej konfederacji złożyli też ludzie, którzy później brali udział w Konfederacji Barskiej, bo tutaj na przykład mamy Antoniego Zielińskiego, który był późniejszym jednym z marszałków Konfederacji Barskiej. No ja też znalazłem tutaj jednego z moich przodków, Marcina Zakrzewskiego, który był wtedy burgrabiem ukraińskim i ciechanowskim. Jeszcze warto wspomnieć, proszę Państwa, że aktem tej Konfederacji powołano cztery chorągwie Wojska Ziemi Ciechanowskiej. Cztery chorągwie, z których trzy były związane z powiatami, trzema powiatami, które należały do ziemi ciechanowskiej, czyli powiat sochowski, powiat ciechanowski, powiat przasyński. No i jedno było to chorągiew marszałka konfederackiego. No i pierwsza chorągiew, której rotmistrzem był Stanisław Radzymiński, kasztelaniec ciechanowski, czyli syn kasztelana, ale tutaj jeszcze mogę dodać, że porucznikiem tej pierwszej chorągwi był Michał Kicki, który był stolnikiem wrocławskim. Natomiast jeszcze w tej chorągwi, tutaj spojrzę, był chorążym Andrzej Duczyniński, Cześnik Wiski. I to, zresztą proszę zauważyć, Cześnik Wiski, stolnik bracławski. Ileż nam te urzędy jeszcze przy okazji mówią o tych ludziach, prawda? Gdzie oni mieli majątki, gdzie musieli przebywać. Jeżeli Kicki był stolnikiem bracławskim, to znaczy, że on musiał mieć swoją własną ziemską tam właśnie, pod Bracławiem. A jeżeli ten był Cześnikiem Wiskim, no to w ziemi Wiskiej miał swój majątek. Ale jednocześnie czuł się szlachcicem ziemi ciechanowskiej i brał udział w jej rozmaitych sprawach. Druga chorągiew, chorągiew powiatu sochockiego z rotmistrzem Antonim Zielińskim, podstolnik zawkrzeńskim, późniejszym zresztą konfederatą barskim. No i w tej chorągwi porucznikiem był Stanisław Młodzianowski, a chorążem był Franciszek Burski. Trzecia chorągiew, chorągiew powiatu ciechanowskiego z rotmistrzem Teodorem Radzińskim, podkomorzycem ciechanowskim. Zresztą tutaj, nawiasem mówiąc, proszę zauważyć oboczność nazwisk, Radzymiński, Radzimiński. To jest dokładnie ta sama rodzina, proszę Państwa, ale zapisują to nazwisko różnie, raz Radzymińscy, raz Radzimińscy. To oczywiście jeden z przykładów, które znamy. Humieccy też piszą się Humieccy, prawda? Mamy Humieccy, Huber, Humieccy, na przykład. Czyli trzecia chorągiew powiatu ciechanowskiego z rotmistrzem Teodorem Radzimińskim pod Komorzycem Ciechanowskim, ale porucznikiem w tej chorągwi był Jan Szydłowski, łowczyk zawkrzeński, a chorążem Józef Dęby, a więc także przedstawiciel takiej dość znanej rodziny z terenu ziemi ciechanowskiej. No i czwarta chorągiew, chorągiew powiatu szastyńskiego z rotmistrzem Antoniem Radzymińskim i no właśnie pod Komorzycem ciechanowskim, prawda? Radzymiński, Radzymiński, bracia, prawda? Synowie podkomorzego zapisują różnie swoje nazwisko,
I tutaj porucznikiem tej chorągwi był Jan Karski, a chorążym Tomasz Krajewski, a więc zapewne krewny posła tego instygatora Jana Chryzostoma Krajewskiego. I tutaj ten dokument właśnie widzicie Państwo. Specyfikacja chorągwi 4 Wojska Konfederackiego Ziemi Ciechanowskiej i wielmożnych ich mośćpanów, pewnie oficerów na tejże konfederacją obranych. No właśnie, no i tutaj to, co powiedziałem, chorągwi pierwsza, druga, trzecia i czwarta. No więc tyle o Konfederacji Rycerstwa Ziemi Ciechanowskiej. Jest to akt liczący kilkanaście stron, liczając oczywiście podpisy. Druga konfederacja, o której chciałbym wspomnieć, to Konfederacja Barska, która była zbrojnym aktem z Zbrojnym Związkiem Szlachty, zawiązanym 29 lutego 1938 roku w Barze na Podolu. To jest ten sam bar, który pamiętamy z zakończenia pierwszego tomu Ogniem i Mieczem Henryka Sienkiewicza, kiedy to Skrzetuski słyszy, że bar został, bar wzięty, prawda, bar wzięty. No i jest to dla niego wiadomość bardzo zła, bo liczył, że tam właśnie spotka swoją kochaną Helenę. Proszę Państwa, źródłem tej konfederacji można upatrywać już na sejmie koronacyjnym Stanisława Augusta Poniatowskiego. Oczywiście nie wchodząc w szczegóły, prawda, szlachta traktowała wybór, nie cała rzecz jasna szlachta, ale część tej szlachty na pewno traktowała wybór Stanisława Antoniego Poniatowskiego na króla Polski jako akt prorosyjski. No, nawet mu mówiono, że został wybrany dzięki przecież wsparciu rosyjskich bagnetów Katarzyny II. No i rzecz jasna szlachcie się to nie podobało, ale proszę Państwa, sprawą zasadniczą był sejm, który zebrał się jesienią 1937 roku, który był później zwany sejmem Repninowskim, dlatego tutaj pokazuję na slajdzie Mikołaja Repnina, który doprowadził do podpisania traktatu gwarancyjnego z Rosją, który to traktat de facto uzależniał Rzeczpospolitą od Rosji. I w tym czasie także nastąpiła Konfederacja Radomska, która była przeciwko królowi Stanisławowi Augustowi i która była zawiązana przez szlachtę katolicką. Dlatego, że Rosjanie podjęli bardzo, no właśnie, wątek ważny praw różnowierców Rzeczpospolitej. I dwie konfederacje były zawiązane w tym celu, to Ruska i Słudzka. I chodziło o to, co zresztą nie było, jak na przykład pisał Adam Zamoyski, nie było aż tak wielkim rzeczywiście problemem, żeby z tego tytułu wojska rosyjskie wkraczały na ziemię Rzeczpospolitej. Ale Rosja wykorzystała sprawy ludzi innych wyznań niż katolickie do oczywiście jątrzenia w Rzeczpospolitej. No i 24 lutego 1768 roku został podpisany traktat wieczystej przyjaźni, tak? Caryca Katarzyna II stała się gwarantem granic i ustroju Rzeczpospolitej. No i właśnie też wynikiem wszystkich działań było nadanie innowiercom praw politycznych, co zostało przez tę katolicką szlachtę odebrane jako coś w rodzaju policzka, jako poniżenie też wiary katolickiej. No i w odpowiedzi na ten sejm repninowski zawiązano w barze Konfederacją 29 lutego 1768
rok. Bardzo różne, proszę Państwa, były, było tłumaczenie jakby tej konfederacji. No ale generalnie, proszę Państwa, generalnie możemy powiedzieć, że to była walka właśnie o niepodległość Rzeczpospolitej i wiarę katolicką, która była powodowana czystym patriotyzmem. Poza tym, jak pisał profesor Władysław Konopczyński, autor do tej pory najważniejszej książki dotyczącej Konfederacji Barskiej, Konfederaci przysięgali się na ratunek ojczyzny, wiary i wolności, praw i swobód narodowych od do upadku nachylonych. No i proszę Państwa, to co ważne, to to, że Konfederacja Barska nie była wyłącznie konfederacją szlachecką. To znaczy przez tę konfederację przeszli też ludzie innych stanów społecznych. I aż 5 tysięcy z nich trafiło później na Sybir. A przeszło kilkadziesiąt tysięcy ludzi ze wszystkich stanów. Jednym z bohaterów Konfederacji Barskiej był Sawa Caliński, o którym za chwilę Państwu jeszcze będę mówił. Głównymi inicjatorami Konfederacji Barskiej byli trzej ludzie, mianowicie Józef Pułaski, starosta warecki, Warka Winiary, proszę Państwa, to jest posiadłość rody Pułaskich, a więc Mazowsze, Adam i dwóch przedstawicieli rodu Krasińskich, braci. Mianowicie Michał Krasiński, który był starostą opinogórskim i podkomorzem różańskim, i Adam Krasiński, który był biskupem kamienieckim. Czyż można o większy mazowiecki udział niż dwóch przedstawicieli jednej z najbardziej znanych mazowieckich rodzin magnackich? Bo oczywiście jest dyskusyjne, czy była magnateria na Mazowszu, czy nie, ale musimy przyjąć, że jednak Krasińscy to była rzeczywista rodzina magnacka i dwóch przedstawicieli tej rodziny było najważniejszymi w gruncie rzeczy osobami tej konfederacji. Michał Krasiński został marszałkiem generalnym. No a starostwo opinogórskie później stało się majoratem, który dostała rodzina Krasińskich od Napoleona, a później została zatwierdzona przez carów i przecież ordynatem był Wincenty Krasiński, to był wnuk Michała, czyli tego oto marszałka konfederackiego. No i Józef Pułaski był prawnikiem, zresztą bardzo sprawnym. On się dorobił wielkiego majątku, proszę Państwa, właśnie na z tego co pamiętam, na właśnie dawaniu rad prawnych w szlachcie. Z tego co sobie przypominam, to chyba 112 wsi do niego należało, więc doszedł naprawdę do ogromnego majątku. Zajmował się stroną prawną, Krasiński z sprawami międzynarodowymi Konfederacji, a Michał Krasiński kwestiami wojskowymi. No i tutaj zresztą widzicie Państwo Michała Krasińskiego, przyjmującego posłów tureckich, no bo konfederaci też próbowali otrzymać wsparcie ze strony rozmaitych krajów, między innymi z Turkami były rozmowy prowadzone i z Francją, która rzeczywiście starała się przynajmniej pomóc. No a tutaj Michał Krasiński konno w czasie walk. Konfederacja, która wybuchła, jak powiedziałem, w barze na Podolu, została tam zdławiona i wydawało się, że ten płomień Konfederacji nie zostanie, że tak powiem, rozprzestrzeniony, ale stało się, proszę Państwa, inaczej. Konfederacja przeniosła się do Małopolski, następnie do Wielkopolski i mimo że została zawiązana w lutym 1768 roku, miała trwać jeszcze prawie 4,5 roku. Tu może słów kilka takich ogólnych właśnie, że w październiku 1769 roku powołano tak zwaną generalność,
że konfederaci odnieśli wiele sukcesów, na przykład zdobyli, utrzymali Częstochowę. Trzeba przypomnieć, że 22 października 1770 roku generalność ogłosiła bezkrólewie. No i że pomocy konfederatom, tak jak mówiłem, udzieliła między innymi Francja, której żołnierze brali udział, między innymi pułkownik Dumouriez, który zresztą został rozbity przez oddziały Suworowa. Jednym z konfederatów barskich był Kazimierz Pułaski, syn Józefa, czyli tego jednego z twórców konfederacji. I od razu tutaj widzimy Państwo syn Józefa i Marianny z Zielińskich. No to jest właśnie rodzina Świnka Zielińskich, z której przedstawicielem spotkaliśmy się w akcie Konfederacji Ziemi Ciechanowskiej, a która to rodzina brała bardzo aktywny udział w Konfederacji Barskiej. I dzieci tej pary, Józefa i Marianny z Zielińskich, czyli bracia Pułascy, brali bardzo czynny udział, a jedna z córek wyszła za kasztelanica Sówczyńskiego, który był również marszałkiem Konfederacji. Tutaj u dołu macie Państwo fotografię z podziemi kościoła w Warce, gdzie, proszę zauważyć, jest pochowana Marianna z Zielińskich Pułaska. Jest nawet napisane matka Kazimierza Pułaskiego, ale obok też jako, przepraszam, ciekawostkę, to tutaj można przeczytać, że są pochowani dziedziczni książęta mazowieccy z linii piastowskiej. Kogoż tu mamy? Mamy Annę Danutę, która rezydowała przecież na Zamku Ciechanowskim, prawda? To jest ta słynna Anna Danuta z Krzyżaków Henryka Sienkiewicza, ta Anna Danuta od Danusi. I ona tam spoczywa, mało kto o tym wie, a warto wspomnieć o tej księżnie, prawda? Bo była niezwykłą, jak na swoje czasy, niewiastą. We wrześniu 71, tak ogólnie szybko mówiąc o Konfederacji Barskiej, upadła ona na Litwie. W listopadzie próbowano porwać w Warszawie króla Stanisława Augusta, co zresztą się nie powiodło. Natomiast ostatnia twierdza konfederatów Częstochowa padła 18 sierpnia 72 roku. No i niebawem miał miejsce pierwszy rozbiór Polski. Tutaj mamy porwanie króla, to jest ilustracja z epoki, rzecz jasna, przedstawiająca cały przebieg. No ale mimo, że został król poturbowany, to tak naprawdę nic mu się poważnego nie stało. I on zresztą też puścił wolno tych porywaczy, z tego co pamiętam, było. Ale za te porwanie, co warto może przypomnieć, obarczono właśnie Kazimierza Pułaskiego. I to też był jeden z powodów jego ucieczki za granicę. Na Mazowszu właśnie. Jak to wyglądało na Mazowszu, proszę Państwa, z tą konfederacją? Otóż no, dość długo szlachta zbierała się do tego, żeby tę konfederację wesprzeć. Właściwie trwało to kilka miesięcy. Czym wyjaśniano, proszę Państwa, niezbyt liczny udział szlachty mazowieckiej w tym 1768 roku w Konfederacji Barskiej. Przede wszystkim nikłymi wpływami magnackimi, no bo jednak to jest obszar, gdzie tych rodów magnackich, no właściwie takich nie było. Znaczy, oczywiście krasińscy, podolscy to są rody senatorskie, jest to stosunkowo bogate, ale to nie była magnateria taka jak Radziwiłłowie. No i z drugiej były to nastroje regalistyczne, nastroje prokrólewskie. I chociaż ten akt Konfederacji Rycerstwa Ziemi Ciechanowskiej, o którym mówiłem, był z 23 lipca 1764 roku, a Stanisław Poniatowski został królem obrany we wrześniu 1764, to jednak szlachta mazowiecka generalnie była prokrólewska. Zresztą jak przeczytacie Państwo pamiętniki Stanisława Augusta,
to on opowiadał o swoich kontaktach ze szlachtą głównie łomżyńską. On był posłem łomżyńskim na Seli. I on miał naprawdę bardzo duże poparcie szlachty łomżyńskiej, ale też szlachty mazowieckiej. I dlatego niektórzy uważają, że Konfederacja Barska na Mazowszu Północnym, w ogóle na Mazowszu, nie odbiła się aż tak wielkim echem jak w innych rejonach Rzeczpospolitej. Co nie znaczy oczywiście, że Konfederacja nie miała tu miejsca, bo oczywiście miała. Tutaj mamy obraz Grodgera, no, bitwa Konfederatów Barskich przed bitwą. No tu tytułem zilustrowania znów z Bazewicza, tak? Cztery powiaty mazowieckie, takie, które jakby najbardziej może nas dotyczą, płocki, mławski, przasnyski, ciechanowski. To jest bardzo popularny atlas z początków XX wieku, jeśli dobrze pamiętam. 906. Politycznym przywódcą Konfederacji na Mazowszu był Paweł Mostowski. Tutaj jest jego syn. Przepraszam bardzo, bo powinien być ojciec, ale nie ma. Nie znalazłem portretu Pawła Mostowskiego, a zatem przedstawiam jego syna, Tadeusza, słynnego ministra doby księstwa warszawskiego. I czy byli do siebie podobni fizycznie? Kto wie? Być może. Paweł Mostowski był przywódcą Konfederacji Barskiej, był wojewodą mazowieckim, wcześniej był wojewodą pomorskim, co zresztą było powodem jego dużych problemów, dlatego że on, proszę Państwa, nie miał indygenatu szlachty pruskiej. I jako nieszlachcic pruski właśnie nie miał prawa pełnić tego urzędu. Tak na marginesie. No i był oczywiście właścicielem licznych dóbr ziemskich, ostromeckich, mostowskich, kuczborskich na Mazowszu, nie tylko człowiekiem bogatym, ale ród mostowskich doszedł do większego znaczenia na Mazowszu dopiero właściwie w drugiej połowie XVII stulecia. No i proszę Państwa, za Mostowskim stanęli w tym 1768 roku przedstawiciele kilku rodzin szlacheckich. No więc przede wszystkim rodzinę Krajewskich tutaj mamy, czyli także rodzinę, która, jak pamiętamy, była zaangażowana w akt Konfederacji Szlachty Ciechanowskiej. Jan Chryzostom Krajewski był jednym z posłów i sekretariuszy. Tutaj mamy Kazimierza Krajewskiego, który został marszałkiem wiskim Konfederacji. Dalej był Antoni Zboiński, kasztelan płocki, Szymon Suski, była rodzina Wojkowska. Tutaj mamy Franciszka Wojkowskiego, który był jednym z marszałków Konfederacji w 1936 roku. Czterej bracia zielińscy, czterej zielińscy, w tym trzej bracia, Szymon, Andrzej i Jan. Była Konfederacja Płocka pod Karolem Zakrzewskim, o którym jeszcze będę wspominał. No i właśnie Zieliński, proszę Państwa, Andrzej Zieliński pod Czaszy Rurański, który był jednym z marszałków. Później Konfederacja Ciechanowska stanęła pod Władysławem Mazowieckim. Ród Mazowieckich, Kerbu Dołęga, jest jednym z bardzo starych rodzin rodów Mazowsza Płockiego i premier Tadeusz Mazowiecki jest jednym z potomków tego rodu. Więc Konfederacja Ziemi Ciechanowskiej stanęła barska pod Władysławem Mazowieckim, który później został marszałkiem Dobrzyńskim, a po nim Konfederacją Ciechanowską zawiadywał Jan Zieliński, który był stolnikiem płockim. Bardzo znaną postacią z rodu Zielińskich, która bodaj jako najbardziej wybiła się wśród tych braci marszałków konfederackich, był Szymon Zieliński.
który został marszałkiem ziemi dobrzyńskiej, był chorążym nurskim zresztą. Proszę zobaczyć znów to w trend, że oni pełnili urzędy w tych wszystkich sąsiednich ziemiach, prawda? Więc mimo, że to jest rodzina, tutaj jest z tego rejonu, nie wiem, Zawksze, ta ziemia ciechanowska, to proszę zauważyć, że ta szlachta ciągle wędruje, prawda? Oni pełnią urzędy w różnych ziemiach. I ten Szymon Zieliński, proszę Państwa, stanął na czele konfederatów ziemi dobrzyńskiej i miał wielkie ambicje, ale został pobity bardzo szybko przez wojsko rosyjskie pod Brodnicą. Zresztą Brodnica została wtedy spalona w połowie to miasto. I został skierowany, przepraszam w cudzysłowie, na Syberię, prawda? Tam, który spędził lat 7, jeśli dobrze pamiętam, do roku 1775. Zresztą w dość dobrych warunkach, a to tylko dlatego, że po prostu przekupywał gubernatora miejscowego pieniędzmi, które mu przysyłała rodzina z Polski, więc on w miarę dobrych warunkach. Później powrócił z zesłania i został mianowany niebawem kasztelanem rypińskim. Czwarty z Zielińskich, Antoni Podstoli Nurski, został marszałkiem ziemi nurskiej. A chyba obok jakiegoś dyskoteka. Konfederaci warszawscy, proszę bardzo, zjednoczyli się pod Maciejem Adamem Nosarzewskim, który był sędzią ziemskim ciechanowskim. A więc znów widzimy przedstawiciela rodziny ciechanowskiej, który z kolei staje na czele konfederatów warszawskich. Rzeszowski pod jego dowództwem była Konfederacja Ziemi Łomżyńskiej. I strzelcy kurpiowscy również włączyli się, około 600 przyłączyło się do Konfederacji Ciechanowskiej, a później do dywizji wyszogrodzkiej, którą dowodził Sawa Zaliński, a po jego śmierci generał, jak go zapisują, trzecia. Tutaj nawiasem mówiąc, Krzyż Konfederatów Barskich, Krzyż Ułaskiego. Jedyny chyba egzemplarz tego krzyża znajduje się na Jasnej Górze. Był podobno bardzo rzadkim odznaczeniem konfederackim. Świadczy też o tym ten chyba jedyny egzemplarz, który powiadam, znajduje się w Częstochowie. Natomiast przeciwnikiem konfederatów, najbardziej chyba znanym i takim wielkim okrutnikiem był Iwan Grigoriewicz Drewicz z pochodzenia Niemiec, to nie był Rosjanin, który opisywany jest jako gruby, krótki, silny jak dzik, a krwiożerczy jak wielki, ziejący nienawiścią do Polaków. Był to wielki okrutnik, a jednocześnie człowiek, który łupił wszystkie te obszary, na których jego wojsko się pojawiało. Zresztą jego swoista, przepraszam, krucjata przeciwko konfederatom była uznawana za znakomicie przeprowadzoną. To znaczy był to oficer, który wiedział po prostu, jak walczyć z konfederatami. A tutaj trzeba od razu powiedzieć, że Konfederacja Barska była w gruncie rzeczy wojną partyzancką. I jest taka opinia właśnie o konfederatach Drewicza, który mówił: tych niespokojnych ludzi pić nie sztuka, bo są lękliwi jak zające, ale gonić za nimi to mordęga nie do opisania. Czyli właściwie to były takie partie, oddziały niewielkie, maksymalnie kilkusetosobowe, które musiały się przemieszczać z jednego obszaru na drugi. Były po prostu, i one nękały Rosję, prawda? Trudno tutaj o jakąś myśl, że tak powiem, strategiczną, tak, tych konfederatów. Zresztą, bądźmy szczerzy, takie niewielkie oddziały, nawet liczące kilkuset żołnierzy, nie mogły przeciwstawić się liczącym tysiące, co czasami, żołnierzy oddziałom rosyjskim.
a także oddziałom królewskim, bo w początkowej fazie Konfederacja Barska była również atakowana przez wojska królewskie. Tutaj mamy starcie konfederatów z Rosjanami. Jeszcze słów kilka o wojsku Drewicza. Jego kolumna, proszę Państwa, liczyła od 1500 do 2000 żołnierzy, w skład której wchodziła piechota, karabinierzy i kozacy. No i właśnie, proszę Państwa, Drewicz zaczął swoją walkę z Konfederacją w Wielkopolsce w 1769 roku, kiedy to na tym obszarze było około 5-6 tysięcy konfederatów, a później przeniósł się na Mazowsze do walki z Konfederacją Mazowiecką. Tutaj jego przeciwnikiem stał się głównym przeciwnikiem Karol Zakrzewski, który był obrany najpierw marszałkiem płockim, a później marszałkiem wyszogrodzkim Konfederacji. I zresztą ten marszałek, jako chyba jedyny tutaj na Mazowszu tak naprawdę, odniósł jakiś sukces większy niż zwykła potyczka, bo właśnie udało mu się zdobyć Przasnysz. I potem z tego Przasnysza jego partia, jego dywizja przenosiła się w stronę Białegostoku, Jana Klemensa Branickiego, hetmana, z myślą rozszerzenia powstania Konfederacji na Litwę, ale jak zauważa historyk, pod Tykocinem zaczęła się, gdy się nie skończyła ostateczna rozprawa, gdzie mimo rozpaczliwej obrony Dragona Zakrzewskiego partia została rozbita, a wódz poległ śmiercią waleczną. Było 23 kwietnia 1769 roku. Tutaj przerywnik, proszę zauważyć, że charakterystycznym symbolem Konfederacji Barskiej jest ryngraf, ale ryngraf wywodzi się z obojczyka zbroi rycerskiej, znanej w średniowieczu. I oczywiście ryngrafy Konfederatów Barskich były duże. Tam był chyba wcześniej taki mundur Konfederatów przedstawiony, na którym właśnie taki duży ryngraf, właśnie ten wisiał. I oczywiście Matka Boska, czyli ten aspekt religijny. Zresztą wojewoda mostowski, proszę Państwa, nakazywał swoim konfederatom, żeby szli do boju pod chorągwiami z imieniem Boga, wprost, prawda, że to jest konfederacja właściwie w imieniu Boga przeciwko Rosjanom. No a rengrafy są dzisiaj taką pamiątką szczególną dla wielu chłopców, otrzymywaną w czasie chrztu jako pamiątka, ale ona wychodzi się właśnie z rengrafów konfederacji rycerskich. To jest... Wracając jeszcze do tego Karola Zakrzewskiego, on, proszę Państwa, planował rozprzestrzenić Konfederację w samej Warszawie. To znaczy Maciej Adam Nosarzewski był dowódcą tych konfederatów ziemi warszawskiej, ale chodziło o samą Warszawę. Profesor Konopczyński napisał, że w mieście, czyli w Warszawie, rachują już 500 zaprzyjaźnionych konfederatów, którzy wybuchną, jak tylko przyjdzie wódzwiany wódz Zakrzewski. Ten ginie, ale powódź podnosi się zewsząd. Czyli w połowie roku 1769 były nadzieje na to, że Konfederacja będzie się rozprzestrzeniać tutaj na tę część Mazowsza. A w tym czasie, proszę Państwa, marszałek mazowiecki Konfederatów, polityczny przywódca Konfederacji na Mazowszu, Paweł Mostowski, rezydował w Działdowie i oczekiwał na pomoc niemiecką. Liczył, że będzie 15 tysięcy najemników. Liczył na 80 tysięcy karabinów z Francji i się nie doczekał, proszę Państwa. Co więcej,
w jego rezydencji w Działdowie władze pruskie odkryły konfederatów, którzy się ukrywali, jakieś sztuki broni i Mostowski został aresztowany razem z tymi konfederatami i został zmuszony do emigracji, przeniósł się na Śląsk, proszę Państwa, i właściwie można powiedzieć, na tym jego rola przywódcza na Mazowszu się skończyła. Co zresztą ciekawostka, nie przeszkadzało mu w tym samym czasie starać się o tytuł hrabiowski od cesarzowej Austrii Marii Teresy. No i wtedy, proszę Państwa, kiedy Mostowski uchodził za granicę, a kiedy Karol Zakrzewski ginął w bitwie pod Tykocinem z Drewiczem, właśnie z tym Drewiczem, dostał się pod wpływy księżnej, Mazowsze dostał się pod wpływy księżnej Anny z Sapiegów-Jabłonowskiej, a także pośrednio Adama Krasińskiego, biskupa Kamienickiego, który wcześniej jakby cedował te wszystkie sprawy do Mostowskiego, ale w momencie, kiedy ten uszedł, przejął tutaj z księżną Jabłonowską dowództwo i wówczas, proszę Państwa, to księżna Jabłonowska zaczęła rozdawać karty. Wtedy na Mazowszu istniały nominalnie, mówię nominalnie, bo właściwie nie do końca wiadomo, jak to było z ich aktywnością, dywizje, w cudzysłowie też Płocka, pod Stefanem Dębowskim, starostą Franciszkiem Bąkowskim, tym, którego portret wcześniej był widoczny, Wyszogrodzka pod Sewerynem Malewskim, który przejął dywizję po Zakrzewskim, Ciechanowska pod Antonem Zielińskim, Wiska pod Kazimierzem Krajewskim. No i tutaj, tak jak poprzednio, portret syna, a nie ojca Stanisława, syna Stanisława Dębowskiego, Józefa. I historycy powiadają, że w tym czasie, w drugiej połowie 1969 roku, właściwie nie wiadomo nic o działaniach ze strony tych dywizji mazowieckich. No, to znaczy, nie brakowało tutaj szabel, tak? Bo były to okolice drobnoszlacheckie głównie, czy takiej szlachty średniej, więc tych szabel było bardzo dużo. W samej ziemi ciechanowskiej liczono na 10 tysięcy szlachty, że aż 10 tysięcy szlachciców szabel będzie do tej walki z Rosjanami, a tu to poparcie nie było, tak? Właściwie bardzo mizerne. To samo w Dziewiczerskim, gdzie te winiary leżą, Marka Winiary, siedziba Pułaski. Tam też bardzo opornie szła Konfederacja Barska. No, troszeczkę nieco zaczęła się ożywiać w drugiej połowie 1969 roku, ale głównie w ziemi lipskiej, no może nieco w ziemi czerskiej. Tutaj rodzina Karczewskich miała wielkie wpływy, Antoni Sówczyński. Z kolei marszałkiem Zakroczyńskim został Romuald Kamulowski, komornik wyszogrodzki, jego syn Felix jest tutaj na portrecie. I znów pytanie, czy byli do siebie podobni. No pewnie inaczej wyglądali, ale tu mamy portret Feliksa Kamulowskiego, zresztą dość znanej też osoby w ziemi płockiej. Chyba był nawet masonem, z tego co sobie przypomnę. I co się dalej dzieje, proszę Państwa? Na Mazowszu właściwie operuje dywizja wyszogrodzka, którą przyjmuje Saba Celiński. Saba Celiński, Józef Saba Celiński, nie był potomkiem szlachty. Był synem kozackiego pułkownika, który zginął zresztą z rąk kozackich i który przyjął po ojcu nazwisko jako przydomek Saba. Dlatego mówię, że był synem konfederantem bez herbu. I to on nosił honor Mazowsza na ostrzu swej szaby. To on właśnie, proszę Państwa, jako jedyny właściwie już walczył w ramach Konfederacji. I o nim było bardzo głośno, dlatego że jego dywizja
operowała w bardzo różnych obszarach. Był od Torunia po Białystok, ale i w Lubelskim, i Radomskim, i więcej, proszę Państwa, już potem jak go obrano tym regimentarzem płockim, marszałkiem wyszogrodzkim, on jest widziany pod Częstochową. Dlaczego? Dlatego, że wojska rosyjskie zmierzały w stronę Częstochowy, chciały ją zdobyć. No i niektórzy regimentarze czy marszałkowie konfederaccy nie chcieli do tego dopuścić. Więc na przykład był marszałek Radzimiński, który zmierzał do Łaski, właśnie Sawa Caliński. No ale Sawa natrafił tam na oddziały Suworowa i niestety musiał pierzchnąć pod ich wpływem, bo był za słaby. Mazowsze tak naprawdę wypaliło się, proszę Państwa, w ciągu 1769 roku. Także stosunkowo krótko Konfederacja Barska tutaj miała miejsce. Widok ogólny Płocka znów, znanego nam już dzieła. Sawa walczył, proszę Państwa, ze zmiennym szczęściem. W listopadzie 1770 roku został pobity przez Franciszka Ksawerego Branickiego pod Wysokim Mazowieckim. Franciszek Ksawery Branicki, a nie Jan Klemens, prawda? Nie ten z Białego Stoku, tylko ten późniejszy targowiczanin. No właśnie, proszę Państwa, i mamy tu obraz Kosaka Konfederacji pod Częstochową. Sawa powrócił na Mazowsze i tutaj w kwietniu 1771 roku poniósł porażkę w bitwie z pułkownikiem Salemanem. Został ciężko ranny, przeniesiony do dworku, tam ukrywany, no ale został wykryty przez Rosjan, wzięty do niewoli, ale on się bronił, zerwał podobno swoje bandaże i dokonał żywota. I stał się oczywiście bohaterem pięknego chyba wiersza, chociaż napisanego przez bezimiennego poeta nad grobem Sawy. Lecz Sawa, oto smutna krwią zlana mogiła, gdzie go ledwo wtłoczyła cała Moskwy siła, dziecina jego wszystko, kawałek nietęgi, nie miał starostw i krzeseł i błękitnej wstęgi, od ojczyzny nic nie wziął, za ojczyznę przecie, nie dał spocząć po skalą ni w zimie, ni w lecie. Sztuk też jego wojennych żaden nie wymienił. Więcej czynił niż wszyscy jaśnie oświeceni. Bił Moskwę, bił ją nieraz. Szlachcic na zagonie. Czegoż by nie dokazał, gdyby był na tronie. Grób Sawy bez nagrobku, o wieczna sromoto. Gdym to rzekł, biorę pióro, chcę pisać aż oto. Sama z niebios bogini mówi do mnie, sława, wszystko zawrzesz, pisz tylko, że tu leży Sawa. A Sawa ponoć został pochowany, jak powiada Jędrzej Kitowicz w swoich pamiętnikach, w polu pod figurą bez wszelkiego obrządku kościelnego pod Przasnyszą, proszę Państwa, pod Przasnyszą. I nie wiadomo, czy ten grób jest, pewnie go nie ma oczywiście. No i po śmierci Sawy oddziały jego weszły pod dowództwo Józefa Czachorowskiego, później regimentarza, czy też generała, jak o nim się mówi, trzeciaka, by wreszcie resztki przejął Piotr Lasocki. Na tym właściwie kończy się epopeja barska na Mazowszu. Tutaj jeszcze z Chełmońskiego obraz Kazimierz Pułaski pod Częstochową. Historycy, proszę Państwa, miernie oceniają to zaangażowanie mazowieckie, dlatego że oceniano na 100 tysięcy szabel możliwości Mazowsza, ale tak się nie stało. No i byli ci marszałkowie, ale te partie konfederackie na Mazowszu były stosunkowo nieliczne, poza może tą dywizją wyszogrodzką, która liczyła kilkuset konfederatów. Pozostałe były nieliczne, więc konfederacja w momencie, kiedy stawała się coraz bardziej antykrólewska,
przestawała zyskiwać poparcie szlachty na Mazowszu. I ta szlachta, jak powiadają historycy, politycy, w szkole politycznej poniatowskich chowana, wracała na pozycje regalistyczne, prokrólewskie. I mamy tutaj na dole poddanie się konfederatów Suwałowi pod Krakowem, czyli właściwie koniec Konfederacji Barskiej, która była w gruncie rzeczy takim pierwszym powstaniem przeciwko Rosji i którą opiewała później legenda jeszcze XVIII-wieczna, później XIX-wieczna, pamiątki Soplicy, Rzewuskiego, chociaż to nie Mazowsze, ale inne obszary są tego przykładem. No i proszę Państwa, chyba te dwie konfederacje, którymi się tak naprawdę zająłem w czasie tego wystąpienia, Konfederacja Ziemi Ciechanowskiej z 1934 roku i Konfederacja Barska na Mazowszu, potwierdzają takie no, w gruncie rzeczy regalistyczne, prokrólewskie nastawienie szlachty mazowieckiej. Co prawda, tak jak powiedziałem, Konfederacja Ciechanowska była zawiązana jeszcze nim wybrano Stanisława Augusta na tron, ale generalnie Mazowsze było prokrólewskie. Generalnie. No i poświadcza to, tak jak powiedziałem, też Konfederacja Barska, gdzie tych szabel, mimo że liczonych na 100 tysięcy było tak niewiele. I w gruncie rzeczy ten król poniatowski był szanowany jako być może reformator, bo przecież Konfederacja Ziemi Ciechanowskiej z 1934 roku mówi o tych reformach państwa, które należy wspierać, do których się zachęca pozostałe ziemie i województwa. No i to na tym bym zakończył, proszę Państwa, moje wystąpienie. O wszystkich konfederacjach rzecz jasna nie byłem w stanie powiedzieć, dlatego wykonałem takiego autorskiego wyboru. Na pewno warto byłoby o Konfederacji Targowickiej pomówić, tej ostatniej, o ile na to źródła pozwalają. Ale wiemy, że wielu reprezentantów ziem mazowieckich przystąpiło do Konfederacji Targowickiej, chociażby Józef Radzicki, znany się z ziemi czerskiej, który zresztą podpisał się pod Konstytucją 3 maja, ale był targowiczaninem. To temat do dalszych badań. Na tym zakończę. Dziękuję. Jeśli macie Państwo pytania, to albo chcielibyście wymienić się komentarzami, to zapraszam. Dziękuję Państwu bardzo. Przynajmniej na ten moment. Ja też słuchając Pana mam taką refleksję i od razu nawiążę tutaj do tej naszej wystawki. Próbowałam znaleźć w naszych zbiorach coś na temat w ogóle Konfederacji i właściwie poza pojedynczymi zdaniami, które znalazłam u Pazyry w dziejach Ciechanowej Ziemi Ciechanowskiej oraz w takim zbiorze dokumentów 4 wieki Mazowsza właściwie nie znalazłam żadnych materiałów. Także ja bym tutaj bardzo Pana zachęcała, żeby Pan chociaż w niewielkim zakresie tą lukę nam uzupełnił i tę Konfederację Ciechanowską opracował, a my ją bardzo chętnie postawimy na bok. To jest jedno. Druga refleksja. W ogóle, proszę Państwa, mamy mało opracowań na temat tego okresu od wcielenia Mazowsza do korony do rozbiorów. To jest w ogóle, jeśli tylko tam wybrane pozycje, nie ma jakiegoś takiego całościowego opracowania tego, co się działo na Mazowszu. Także każdy. I teraz następna refleksja. Ja bardzo żałuję, że my nie mamy możliwości w jakiś sposób opracować, zebrać tych materiałów, które tutaj nam się pojawiają na tych spotkaniach, jako referaty, które gdyby były wydrukowane książki, to jest skarbnica wiedzy. Także, no ale to leży już poza naszymi
Dlatego zachęcamy tutaj Pana do, jeżeli są takie możliwości, żeby z jednej strony wydrukować to, co ewentualnie Pan może, tak jak mówił, opracować tą konfederację, a z drugiej strony chociażby ten referat umieścić w formie, nie wiem, jakiegoś artykułu w czasopismach naukowych. Nie wiem, czy chodzi mi do głowy rocznik mazowiecki, studia mazowieckie, czy coś takiego. Muszę powiedzieć, że literatura na temat konfederacji jest naprawdę niewielka. Jest książka Aleksandra Rębowskiego o konfederacjach na tle porównawczym z Europą Zachodnią. Bardzo taka techniczna, naukowa. Oczywiście w niej nie ma też tego typu informacji, o które chodzi. Jest to mowa Konfederacja Warska, która siłą rzeczy staje się jakimś takim podstawowym źródłem, ale trzeba te informacje wyszperać, dlatego że przecież Konopczyński zajmuje się Konfederacją na terytorium całej Rzeczpospolitej, czyli ogromne państwo. Są pamiętniki Jędrzeja Witkowicza, mówię pamiętniki, nie jego opis obyczajów za Augusta, tylko pamiętniki, gdzie on omawia konfederatów państw. Omawia ich i dużo miejsca im poświęca. To jest dość interesująca lektura, ale oczywiście trzeba by sięgnąć do archiwaliów, tak? No nagle przeglądając te księgi, prawda, ciechanowskie, to była księga relacji i oblat, i nagle odkrywam taką konfederację. No, zupełnie dla mnie niezwykłe. Zamówiłem wtedy fotokopię. No i myślałem właśnie o jakimś opracowaniu. No to jest prawda wycinek tylko i związana konfederacja związana z Sejmem przedelekcyjnym, tak na dobrą sprawę. Ale ileż w niej jest ciekawostek, tak, prawda? Szczególnie dla regionalistów, oczywiście, dla potomków tych rodzin, bo Anusz, którzy odkrywają podpis swojego przodka, prawda? A tam są naprawdę dziesiątki nazwisk, setki z urzędami, tak? Widzimy te podpisy. Ale jeszcze jedna refleksja. Ja tutaj widzę, już tak nawiążę do tego, czego szukają nasi czytelnicy. Szukają tego, co już jest opracowane, bo siłą rzeczy no, nie znajdą nic innego. Także okres średniowiecza, okres książęcy Mazowsza jest bardzo dobrze opracowany. I my wszystko wiemy o tych księciach mazowieckich, Kisiemowit, jakiś książę i Konrad, jacyś tam inni, o tym wszystko wiemy. Dynalogii są im wyprowadzone, o powstaniach narodowych, powstanie styczniowe, później następne, powstanie listopadowe, no już na naszym terenie może w mniejszym zakresie. Później no, te wojny już w XX wieku, to jest wszystko bardzo dobrze opracowane. Natomiast tutaj ani wojny szwedzkie na Mazowszu, ani właśnie te konfederacje jakieś, to jest w ogóle nieznane. Także no w książce Paser, którą oczywiście przeglądałem również, siłą rzeczy przecież robiłem tak zwaną kwerendę, tak? No rzeczywiście w niej nie ma tego. Znaczy jest tam sporo ciekawych informacji dotyczących życia szlachty, ale akurat informacji o konfederacji właściwie nie ma. Nie są udziale szlachty w elekcjach, to prawda. Także to jest na pewno teren dziewiczy, to się ładnie mówi, tylko że wymagający, moim zdaniem wymagający badań archiwalnych, bardzo poważnych badań archiwalnych, dlatego że w dostępnej literaturze nie ma tych informacji za dużo. Nie ma. Oddaję Państwu głos. Proszę bardzo. Ja chciałbym w tym aspekcie zapytać, bo my wiemy, że bezpośrednią przyczyną wybuchu, to znaczy Konfederacji Barskiej, był rozbiór, pierwszy rozbiór Polski. Przynajmniej są źródła, które tak podają. I inne źródła podają. Wcześniejsza była Konfederacja. Skutkiem Konfederacji. Nie, bo, więc właśnie chodzi mi o skutek. W związku z tym chciałem nawiązać do szlachty mazowieckiej. Szlachta mazowiecka jednak była politycznie dość wyrobiona, bo prawdopodobnie widziała to niemożność odzyskania jakichś tego narzucanej polityki przez Repina i przez Rosję. I w związku z tym uważała pewnie za niepotrzebne ofiary narodu, jeżeli ta
Konfederacja się zawiązała. Zresztą o tym chyba również świadczy fakt, że w sumie w całej Polsce to się stała Konfederacja Generalna, ale nikt nie więcej jak, powiedzmy sobie, liczy się, że w całej Polsce było pod bronią jakieś 15 tysięcy ludzi, ale nie więcej. I dlatego też tutaj broniłbym Szlachty Polskiej, że jednak chyba była przeciwna zawiązaniu Konfederacji Barskiej i może o tym dlatego się nie pisze, a poza tym biskup Michał Krasiński, on miał wielki udział właśnie w powołaniu Konfederacji Barskiej. Pan to mało podkreślił, raczej pan podkreślił, że Rosja podkreślała, że Księstwo zdradziło Rosję, natomiast chodziło o to, że to był silny nacisk na ustawę sejmową o zrównaniu inowierców. A przed tym, rok czasu chyba wcześniej, zawarta była polska umowa z Rosją, że mamy chronić wyznania prawosławnego. I ta ustawa kolidowała właśnie z tą ustawą rosyjską i w związku z tym Rosja puściła armię przede wszystkim dlatego, że myśmy złamali układ. Tak, oczywiście. Znaczy ja o tym mówiłem, prawda? Mówiłem o tak. tym i mówiłem no, o... W każdym razie jeszcze nawiązując do mam do pana znaczy, pytanie. Czy zna pan może, na jakim tle doszło do pojedynku w naszym kościele i czy to było w wyniku tej Konfederacji Mazowieckiej, czy to była inna jakaś sejmik obradował wtedy w kościele, bo dwóch szlachciców tutaj w kościele w Ciekanowie się zabiło. Czy pan wie coś na ten temat, to ewentualnie... Nie wiem. Szczerze mówiąc, nie wiem. Natomiast tak, no, szlachta mazowiecka, nie, jak powiedziałem, nie wzięła zbyt licznego udziału w Konfederacji Barskiej, bo powiedziałem, że liczono na 100 tysięcy szabel. Nawet mówiono, że 10 tysięcy szabel jest w ziemi ciechanowskiej, a całe okolice drobnej szlachty, a przecież one nie wzięły takiego udziału, jak sądzono, powinien być. Proszę zauważyć też, że na Mazowszu jedynym tak naprawdę magnatem, który opłacał Konfederatów, był Paweł Moskowski właśnie. On sypnął ze swojej szkatuły mnóstwo pieniędzy. I dopóki on sypał pieniędzmi, to udawało mu się przyciągnąć szlachtę do Konfederacji. W momencie, kiedy on znalazł się w Działdowie, a później musiał emigrować na Śląsk, siłą rzeczy nie było też takiego bodźca, prawda, może finansowego, patrz, no. To była drobna szlachta, proszę Państwa. Wszyscy ci, którzy badają szlachtę mazowiecką, północno-mazowiecką, ziemi ciechanowskiej, wiedzą, że no, własność ziemska była bardzo rozdrobniona i że ci ludzie często pod względem materialnym żyli tak jak chłopi. Oczywiście były różnice obyczajowe, prawda, mówi się o etosie drobnej, szlachcie i tak dalej. Ale jeśli chodzi o zamożność, to bardzo często dorównywała chłopom bogatszym. No, trzeba też o tym pamiętać. Żeby brać udział, kiedyś ktoś powiedział, żeby być żołnierzem, to trzeba być człowiekiem bogatym. Prawda? Żeby być rycerzem, zbroja, koń, to wymaga grosza, prawda? To byle kto nie może też być rycerzem. I żeby brać udział w wojnach, trzeba było się uzbroić. No, flinta, ci kurpiowscy strzelcy, oni historycy mówią, że byli nie tylko dziwacznie wyglądali, ale też byli bardzo dziwnie uzbrojeni, bo mieli jakąś broń przedpotopową, już pamiętając o nim XVII wiek. Więc proszę Państwa, żeby prowadzić wojnę, trzeba mieć pieniądze. Napoleon mówił pieniądze, pieniądze i jeszcze raz pieniądze. A w czasie wojny generał Skipiński, który był pierwszej z dywizji pancernej, żeby prowadzić nowoczesną wojnę, trzeba mieć paliwo, paliwo i jeszcze raz paliwo. To się też wiąże z pieniędzmi. Więc jeżeli nie ma pieniędzy, to nie ma wojska, mimo nic jest uzbrojone to wojsko. To był kasus Konfederacji Barskiej, kasus wszystkich powstań narodowych. Bo nie było
po prostu pieniędzy, żeby prowadzić walkę. Dlatego czekano, przepraszam, na 80 tysięcy sztuk broni z Francji, prawda, na najemników z Niemiec, dobrze wyszkolonych. Pamiętajmy, że ta szlachta to była szkolona wojskowo w domu właściwie. No, korpus rycerski to jest czas Stanisławowski właśnie, szkoła rycerska. Ja chciałam nawrócić tutaj do tej sprawy odnośnie właśnie obrony Białki. Trzeba tu cofnąć jeszcze do tego, kiedy ostatnio regiony włączone właśnie do Królestwa było Królestwo Mazowieckie. I tu był aspekt taki, że to była jedyny region, gdzie nie było silnego wpływu reformacji. Natomiast cały wschód, a szczególnie Litwa, przede wszystkim w największym stopniu, tam właśnie te wpływy były bardzo silne. Podobnie jak na terenach ukraińskich, czyli Wołyń, podobnie. I w związku z tym to było jakby przeciwstawne dla tych tamtych regionów i było przyczyną między innymi, że właśnie w Barze powstało. Właśnie ta konfederacja, że w chwili jeszcze ważny drugi aspekt, te tereny były zawsze narażone na napady obcych, bo przede wszystkim ze wschodu na nas Mazowsze, tak? Nie, tereny wschodnie. Litwa, Białoruś, tutaj te tereny, dawne polskie kresy. W związku z tym tam cały czas szła walka o to, żeby jak najdłużej tej ziemi bronić i toczyć właśnie walkę o niepodległość swoją i samymi ojczyzny. I to był główny aspekt, jeden z głównych aspektów. Chociaż w akcie Konfederacji z 1964 Rycerstwa Ziemi Ciechanowskiej też kładzie się nacisk na tą tradycję, na relikwie, prawda, na wiarę świętą katolicką. Czyli no, to szlachta mazowiecka była bardzo przywiązana. Mówię tutaj o Ziemi Ciechanowskiej, ale możemy przecież mówić o Mazowszu, prawda? Była bardzo taka konserwatywna. Natomiast bardziej w terenie wschodnim, tam właśnie była inna myśl, tam ciągle naciskano, że trzeba bronić Polaków na palno. Tym bardziej, że jednym też z ważniejszych aspektów był koniec powiedzmy XVII wieku, tak zwany franczyzm, który też powodował, że żydostwo przechodziło na wiarę polską i szczególnie na Litwę. I wszystkie powstania, wojny, to były, jak się czyta historię międzynarodową i stosunki, właśnie publikacje naszych nawet, ostatnich powiedzmy generałów pierwszej wojny, okresu międzywojennego, czy już po upadku Polski w 1939 roku, który znaleźli na zareganizowany i wspomnienia, więc oni potwierdzają te fakty. No niestety to była też jedna z przyczyn, że Polska była taka, no trzeba pamiętać, że Mazowsze etnicznie było jednorodne, prawda? No to mówimy o tej ludności, to Mazurzy, prawda? Mazurzy, Mazowszanie, tak? Ale rzeczywiście Kresy były etnicznie wielorakie. Tam pamiętajmy, że elita tych ziem ulegała bardzo często polonizacji. Mówię o szlachcie rosińskiej, litewskiej, prawda? Czy białoruskiej, tak? Ona stawała się polska w tym sensie, że wybierała jako język polski. I ona też przechodziła często na katolicyzm. Często, bo oczywiście wiemy, że na przykład Radziwiłłowie Giżańscy wspierali protestantyzm, prawda? Spory i Biblię wydali drzeską i tak dalej. Ale z czasem ta szlachta jako elita, że tak powiem, odchodziła od tego społeczeństwa, z którego w gruncie rzeczy wyszła, prawda? I przechodziła na katolicyzm, a doły były prawosławne. I tutaj był też ta różnica. Proszę.
jeszcze, tylko dokończę. Jak Jeremii Świecki przeszedł na katolicyzm, to matka powiedziała, że na nasz ród, to właśnie na nasz ród, na twoich potomków, niechaj spadnie klątwa za to, żeś opuścił wiarę prawosławną, przeszedł na katolicyzm. To przejście Jeremii było punktem zwrotnym w gruncie rzeczy w dziejach Ukrainy połowy XVII wieku. Dlatego, że Kościół katolicki zyskiwał możnego protektora, a prawosławie traciło wielkiego magnata. I tak naprawdę to, co wiemy, lud był prawosławny, a szlachta stawała się katolicka. I te różnice oczywiście Rosja wykorzystywała. Różnice religijne, właśnie nadanie prawdy różną innowierdzą, czy różną wierdzą. Antagonizowanie katolików z prawosławnymi. No to był, że tak powiem, dziel i rząd. No to jest stary maksymum. Dobrze, pan jeszcze chciał zabrać głos? Tak, chciałem spytać, czy trafił pan może na ocenę, tak to można powiedzieć, wartości bojowej naszej szlachty w porównaniu z jednostkami wojskowymi, które były ćwiczone z artylerią, z karabinami, prawda? A tu szabelka i pani większość. To pan sam odpowiedział w gruncie rzeczy. Tak, ale... 39 rok. Proszę państwa, jeżeli o husarii, która była symbolem dawnej armii, mówiono na początku XVIII wieku, że to już nie są husarze, tylko zające, prawda? I że nadają się tylko do paradnych formacji, że stały się właściwie, historia stała się taką paradną formacją, którą w czasie rozmaitych imprez można wykorzystać, a właściwie do walki się już nie nadaje, no to mamy świadectwo, prawda, współczesnych o wartości bojowej tego elitarnego wojska. Jeżeli, proszę państwa, hetmanami zostają magnaci, którzy kupują sobie urzędy, którzy nie mają nic wspólnego z wojskowością. Jeśli generałami są tak samo, ludzie nie po szkołach oficerskich, tak zwanych korpusach rycerskich, prawda, to o czym my w ogóle mówimy? Dopiero przecież szkoła rycerska jest założona za czasów właśnie Stanisława Augusta Poniatowskiego i komendantem zostaje książę Czartoryski. I to jest tworzenie nowoczesnego korpusu oficerskiego. Zresztą przecież Kościuszko między innymi jest właśnie ze szkoły rycerskiej. Więc w XVIII wieku szlachta tyle co umiała, że tak powiem, z domu wynieść, tak? Fechtunek, tak? Jazda konna niewątpliwie, ale moim zdaniem nie kryło się za tym nic więcej, prawda? Dlatego takie nieszczęścia też. Ta armia była niewielka, też zobaczmy, w porównaniu z sąsiadami. Dopiero przecież w XVIII wieku, w drugiej połowie, za czasów Stanisława Augusta, są próby zwiększenia armii, tej wartości bojowej. No, jakiś tego efekt będziemy mieć w czasie insurekcji kościuszkowskiej, później już w czasie wojen napoleońskich. Ale generalnie, można powiedzieć, że jest bitna niewątpliwie, ale no cóż, daleko jej do żołnierza zawodowego. No cóż, chyba będzie wszystko. To trzeba powiedzieć, że korupcja była. Proszę państwa, jeżeli mówimy, przepraszam, o konfederacja, które były wynikiem walk rozmaitych partii magnackich, stronnictw, prawda, te wszystkie konfederacje. XVIII wieczne, przecież Targowicka, Żywucki, Branicki, Potocki, Kossakowski, Barska, no to też przecież Krasiński. Mamy partie, mamy rozmaite stronnictwa, które przecież korumpują, które dążą do tej walki. Jak spojrzymy na to, co dzisiaj się dzieje, no to różnica oczywiście jest taka, że nie ma wojsk prywatnych, które mogą ze sobą walczyć, tak? Ale gdyby, przepraszam, gdyby te stronnictwa dysponowały
Ojcy prywatne i te Rzeczpospolite. Proszę Państwa, przeczytajmy, na pewno część z Państwa zna, jeśli nie, to proponuję lekturę Władysław Kozicki, Prawym i Lewym, o obyczajach szlacheckich na Rusi Czerwonej w XVII wieku. To jest lektura porażająca, proszę Państwa. Wojny prywatne między magnatami i szlachtą to jest lek poprzedni, że tak powiem. I jak czyta się listy magnatów pisane do siebie, słynny Stanisław Stadnicy, diabeł łamcycki, który pisze do, przepraszam, do wojewody Jazłowieckiego, tyś się nie powinien nazwać Jazłowiecki, jeno popierdowski, prawda? I to jest, proszę Państwa, natychmiast powód do wojny. Język tych listów, prawda, ludzi wykształconych w XVI wieku, XVII, wszystko mogło być powodem wojny, bo to było naruszenie honoru, przecież honoru rodu osobistego, więc wojny były bardzo częste. Nienawiść do króla, bo nie do, komuś nie do urzędu takiego, prawda, jak ktoś chciał. No to już Bach, Zebrzydowski, Konfederacja Zebrzydowskiego, Lubomirskiego Rokosz, prawda, i tak dalej. No. Coś nam zostało z tej kultury szlacheckiej, niedaremno profesor Tazgi, profesor Tazgi napisał już taką książkę tytułem Kultura szlachecka w Polsce. Ja, to jest ciekawe nie tylko dla historyka, ale też dla socjologa, bo pokazuje, jak to współczesne polskie społeczeństwo, przecież głównie chłopskie już, tak, chłopskie, przejęło obyczajowo szlachecką. Jak negatywny też wpływ obyczajowy ma na zachowanie ludzi. Bo to nie jest tylko to, że mówi do siebie pan, pani, prawda? Co jest, proszę bardzo, konsekwencją szlacheckich obyczajów. Bo mówimy pani sprzątaczka, pan dyrektor, prawda? Każdy jest pan. No to jest niewątpliwie dziedzictwo szlacheckie. Ale często też zapominamy o jakichś negatywnych stronach, właśnie o jakimś sobie państwie, prawda, o przedkładaniu honoru, często w sposób nierozsądny na pewne życiowe sytuacje. Także no tak to wygląda. No właśnie.